kochani, dzisiaj odpoczniemy sobie trochę od czapek i szalików i zrobimy coś do domu. Pokażę Wam, jak zrobić na szydełku taką właśnie puchatą podkładkę na stół. Ten schemat jest o tyle fajny, że rozbudowując go i dodając kolejne motki, możecie ze spokojem zrobić sobie chociażby puchaty, cieplutki dywan. Także ja pokażę Wam, jak zrobić tę pierwszą, podstawową, mniejszą wersję i Wam zostawiam decyzję, co z tego ostatecznie wyjdzie. To co, do dzieła! Do dzisiejszego projektu wybrałam włóczkę Alpine. To całkiem gruba włóczka, składająca się z wełny i w akryl. I w 150 gramach mamy 103 metry, więc ze spokojem wystarczy nam jeden motek. Ja wybrałam sobie taki ciemno-szary kolor, żeby się upewnić, że kurs będzie czytelny, ale musicie koniecznie sprawdzić, jak wyglądają takie podkładki w bieli, jakichś delikatnych beżach albo jasnych pastelach. Potrzebujemy też szydełka 9 mm i ostrych nożyczek. Na początek pokażę Wam, jak zrobić Magic Ring. To mega przydatna technika, która pozwala zniwelować tę dziurę, która zazwyczaj się tworzy przy przerabianiu na okrągło. W internecie znajdziecie całe mnóstwo różnych sposobów na robienie go, ja Wam pokażę tylko ten jeden przykładowy. Kładziemy sobie końcówkę włóczki na lewej ręce, owijamy rękę jeszcze raz tak, żeby włóczki się skrzyżowały, wkładamy szydełko pod pierwszą nitkę nad łączeniem i wyciągamy drugą. Łapiemy szydełkiem za główną nitkę i przeciągamy. Jak widzicie, zrobiło nam się takie kółeczko, które możemy sobie regulować za pomocą tej zostawionej końcówki. Robimy teraz dwa oczka łańcuszka. Możemy sobie lekko zacisnąć to kółeczko, żeby było nam wygodniej. I teraz uważając, żeby pracować na obu nitkach, przerabiamy w kółeczko 11 słupków. Sprawdzamy, czy na pewno mamy 12 słupków, licząc też jako słupek te pierwsze oczka. I ciągnąc za końcówkę, delikatnie zaciskamy kółeczko. Wbijamy się w pierwsze oczko z tych trzech początkowych i wykonujemy oczko ścisłe. Mamy już połączony pierwszy rząd, przechodzimy do następnego. Robimy 3 oczka łańcuszka. Nawijamy włóczkę i robimy kolejny słupek w tym samym oczku. Teraz w każdym kolejnym oczku w tym rzędzie robimy 2 słupki. Na końcu tego okrążenia powinniśmy mieć tych słupków 24. Łączymy rzędy za pomocą oczka ścisłego. Trzeci rząd znów zaczniemy od zrobienia 3 oczek łańcuszka. W jednym oczku robimy 2 słupki, a w kolejnym tylko 1. Czyli robimy klasyczne rozszerzenie. Dodajemy na zmianę 2 słupki i 1 aż do końca rzędu. Powinniśmy mieć wtedy 36 słupków. Na końcu liczymy słupki i sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. I jak zwykle robimy oczko ścisłe. Teraz zaczniemy tę bardziej ażurową część, ale jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie na razie dalej rozszerzać samymi słupkami. Robimy 3 oczka łańcuszka jak zwykle, a potem jeszcze dodatkowe 2. Pomijamy pierwsze oczko i robimy słupek w kolejnym. Zrobiło nam się tutaj takie duże okienko. Powtarzamy do końca rzędu. Postarajcie się robić te oczka dosyć luźno, żeby całość nie zaczęła nam się zwijać. Na końcu mamy 18 pojedynczych słupków. Robimy 2 oczka łańcuszka i łączymy ostatni z trzecim oczkiem w pierwszym niby słupku.
kolejnym rzędzie zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. A potem w tym okienku, które nam się tu stworzyło, robimy dwa oczka. Nie wbijamy się tutaj w żadne oczka, tylko przerabiamy tak jakby dookoła tych oczek. Robimy po trzy słupki w takim jednym oczku, a potem po prostu przechodzimy do kolejnego. Tak to na końcu wygląda, powinniśmy mieć 54 słupki. Standardowo kończymy okrążenie oczkiem ścisłym. Tak naprawdę moglibyśmy już skończyć w tym momencie, ale ja postanowiłam zrobić jeszcze dwa rzędy, żeby trochę tę podkładkę powiększyć. Robimy więc kolejny dziurawy rząd. Zaczynamy od 5 oczek łańcuszka. Wbijamy się w drugie oczko, pomijając jedno i robimy w nim słupek. A potem znowu dwa oczka łańcuszka, pomijamy oczko i robimy słupek w kolejnym. I powtarzamy do końca okrążenia. Na końcu łączymy tak samo jak wcześniej. Mamy teraz 27 takich pojedynczych słupków. W następnym rzędzie znowu dodajemy po 3 słupki w te puste przestrzenie między słupkami z poprzedniego rzędu. To powinno nam dać 81 słupków w tym okrążeniu, które na końcu łączymy oczkiem ścisłym. To będzie już moje ostatnie okrążenie, bo kończy mi się włóczka, ale Wy możecie oczywiście pracować dalej, albo tworząc kolejne ażurowe okienka, albo dodając po jednym słupku w każdym z tych 81 słupków i dalej rozszerzać tak jak na początku. Zostawiam tutaj wszystko Waszej wyobraźni. Pokażę Wam teraz, jak to wszystko zakończyć i ukryć wystające nitki. Obcinamy sobie włóczkę kawałek dalej i przeciągamy ją przez oczko. Zaciskamy mocno supełek, który nam powstał. Teraz pracujemy na lewej stronie i szydełkiem przeciągamy końcówkę włóczki przez najbliższe oczka, żeby ją zabezpieczyć. Możemy też dla pewności zrobić jeszcze jeden supełek i dalej ukrywać włóczkę. Na końcu odcinamy końcówkę. Cały proces powtarzamy też przy tej początkowej nitce i wszystkich innych nitkach, które nam zostały. I proszę bardzo, gotowa! Gotowa podkładka wygląda tak. Jak widzicie, jest całkiem spora i tak jak mówiłam, możecie sobie ją rozbudować, dodając kolejne słupki po prostu tutaj. I w ten sposób możecie stworzyć coś zupełnie innego. Dlatego koniecznie pochwalcie się, co Wam wyszło, a w międzyczasie możecie zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi tutorialami. I widzimy się za tydzień!